Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Jago Vlog. Dzisiaj postanowiłem zrobić bardzo ciekawy odcinek. Tak jak zresztą widzicie w tytule. Myślę, że to będzie coś ciekawego. A co konkretnie? Zobaczycie zaraz, bo stwierdziłem, że nie wiedziałem czegoś takiego jeszcze. A jestem bardzo ciekaw, no bardzo ciekaw jestem po prostu tego, co zaraz zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Dobra moi drodzy, myślę, że mogę wam już powiedzieć, o co mianowicie chodzi. Moi drodzy, mianowicie chodzi o to, że chciałbym pojechać na wagę zważyć Simpsona. Myślę, że to może być bardzo ciekawe. Nie no, po prostu jestem ciekaw, ile waży. I stwierdziłem, że pojedziemy, jak się nam uda, jak nam pan pozwoli, bo to wiecie też nie tylko ode mnie zależy, bo ja jestem no tak. Znaczy nam pan gubernator pozwoli? Zaraz zobaczymy. Ale koreczki. Kolbuszowa, wielkie miasto. 10 tysięcy mieszkańców w powiecie. Pojedziemy sobie zaraz tam. Pojedziemy sobie na wagę. Zobaczymy, czy będziemy się mogli w ogóle zważyć. Brama jest zamknięta. Tak więc ludziska. Mój pomysł chyba się nie sprawdzi, wiecie. Niestety się spóźniliśmy z Simpsonem na złom. Miał być content. Na wyszło co wyszło, ale jest piękna pogoda. Co dzisiaj jest 15 stopni. Mam kurtkę i bluzę od Jag Motors, rzecz jasna. Bardzo ją lubię, fajnie grzeje, więc polecam. Kupujcie. Nie ma nikogo. Zawsze tutaj pan chodził i ta brama była otwarta. Ale dzisiaj jest zamknięte. Tak więc się nie zważymy. Cóż, moi drodzy, pomysł był. Pomysł był dobry. Gorzej z realizacją, jak to się mówi. O, myślałem, że już po mnie. A, to pojeździmy sobie, co? Tak turystycznie. Pozwiedzamy wioskę. No i tak, ludziska, fajnie się tak jeździ, ja tak bardzo osobiście lubię. Kółeczko turystyczne przez miasteczko. Bardzo ładna pogoda. Aż chce się zaraz się zatrzymamy, bo muszę coś na telefonie sprawdzić. Coś bardzo ważnego, wiecie. Dobra, ludziska, to co miałem sprawdzić, sprawdziłem. Maserati przyjedzie, nie, Volvo. Czyli ten, o, zgas. Coś ma niskie obroty dzisiaj. Trzeba będzie go wyregulować. Zobaczymy, co się dzieje. I teraz bym jak umiał, to bym na koło poderwał, no ale niestety to jeszcze nie te czasy, co nie? naumiem się.
No i tak bliska, nie jest mega fajnie. Mam krótkie skarpetki niestety, bo długie przemoczyłem, a nie chciałem, nie miałem czasu, żeby długie ubierać, co nie? Bo to trzeba gaty ściągać, naciągać, ładnie i tak dalej. Mniejsza z tym. Krótkie skarpetki, mam jedną parę rękawiczek, a jest mi naprawdę ciepło, a jadę teraz te 7 dyszek. Jest mi bliska naprawdę w porządku, więc no co mogę powiedzieć, że jest zarąbista pogoda do jeżdżenia. O, tam pojedziemy, co? Tam jeszcze chyba na żadnym motovlogu nigdy nie jechaliśmy. A zobaczymy, gdzie wyjedziemy. A czy wiem, gdzie wyjedziemy, mniej więcej. Będzie fajnie, co? Na rondzie zrobimy zawrotkę i sobie sami pojedziemy, zobaczymy, co się tam dzieje. I tu sobie pojedziemy w prawo, zobaczymy, co się dzieje na tej drodze. Piękny cień. O, lodołeczki, tutaj jest elektrownia. Kijowo się po czymś takim jeździ, zaraz wjeżdżam. Czyli mamy enduro bzykiem. O, ale mnie upajardzieliło. Jezu święty. Offroad. Jezu święty. A pojedziemy sobie tu jeszcze, co? Męczące to trochę, wiecie? Jedyneczka i powoli przejdziemy. Tutaj jest takie zamarznięte w tubek, mnie układa, ale mi się w to wpierdzieli, naprawdę. No, tu nam przelało. Możecie zauważyć. A spróbujemy bez nóg to przejechać, co? W sensie bez podkładania nóg na ziemię. Uda się nam? Wiem, może być ciężko, ale... Ale spróbujmy, ludziska, spróbujmy. Nadzieję jest zawsze warto mieć. Nie, nie udało się, misja nie zaliczona. To jest dróżka, tam jest dróżka. Wszędzie są jakieś dróżki, tylko jak to bywa w życiu, nigdy nie wiadomo, która jest dokąd. Taka złośliwość rzeczy martwych, jak to się mówi. O, tu wyjedziemy na ulicę. Nogi do góry. Tak się jeździ Zimzonem po takich terenach. To jest fajne, że mam takiego ładnego Simpsona, a sobie tak jeżdżę, naprawdę. I zjedziemy na krzyżówce. O, tu jakie rozjeżdżone! Ola Boga świętego, brudasku mój, ty malutki! No proszę. Nie spodziewałem się, że tutaj mi się uda wyjechać, wiecie? Jeszcze tutaj stało jakiś wypadek czy coś.
Ola Boga Świętego, co to się stało się? Cię pytam. Mam nadzieję, że nic złego. Ale brudny. Teraz trzeba powolutko, masz brudne opony, to zawsze trzeba powoli jeździć po takich dołach, po takim błocie, bo jak złapię rando opony, takie jeszcze osyfione, to tyle, to normalnie jak na lodzie jest. O, komuś się urwała pokrywa pod silnikiem. Ajajajajajaj, ostatnio jechałem, normalnie jak traktor, z przemyśle jechałem. I też komuś się zerwała, a też w Audi. I to tak napierdzielało, wiecie, bo się odbija, im się przyjął, tym to powietrze tak układało, że tak się odbijało, co nie? Masakra, jak to wyglądało. O szybę miałem otwartym oczu, bo krak, 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 jakby diesel jechał. No i tak bliska. Dzisiaj jest taki luźny motovlog. Pogadamy sobie, pojeździmy. Miało być złomowisko. No i było, tylko że niestety zamknięte. I się nam nie udało zważyć bryki. A więc ile waży, zostaje na razie tajemnicą. Ale myślę, że się dowiemy w niedługim czasie, że się uda ogarnąć. Jestem ciekaw po prostu, wiecie. A teraz co, pojedziemy sobie. Nie wiem gdzie. Muszę ogarnąć sobie jakieś takie fajne miejsce z widoczkiem. Myślę, gdzie, w którą stronę jechać, wiecie, bo te moje takie góreczki tutaj w promieniu do, nie wiem, tam 10 km ode mnie znam wszystkie. No i wiem, gdzie co, jak wygląda. A chciałem jakąś nową góreczkę, żeby, wiecie, żeby nie było takiej monotonii, że jedna górka i tak dalej. Wiem, że każde zachód słońca jest inne, ale fajnie by też było w nowych miejscach te zachody słońca oglądać. Wiesz, o co chodzi, co nie? Pięknie dzisiaj jest naprawdę. Nic, tylko jeździć, upalać i tak dalej. To jest mega superancka pogoda. Wiem co, pojedziemy sobie może na moją drogę. Popróbujemy coś wheelie, co? Może coś z tego wyjdzie. Ale coś kurde z tym sprzęgłem trzeba będzie znowu ogarnąć, bo było już git i znowu ciągnie. Coś tam trzeba będzie pewnie, zgaduję, że wymienić jakąś część. No bo to jak to tak będzie? To już tak nie pojeździ, no. Czy chwilę trzeba będzie sprzęgło regulować, to nie o to chodzi. Jakie tu za ze śniegu super robię, no patrzcie się. Tu śnieg wywozili z całego miasta. Ale będzie bajoro. A tutaj jak zwykle, bardzo ładnie. To mi się podoba, to mi się podoba, mój drogi, to mi się podoba, no to mi się podoba. Pokatujemy sobie wheelie, co? Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Rozgrzewamy hamulec. Dwuja jest. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie. Piękny widoczek. I co, próbujemy noga przy hamulcu. Nagrzewamy oponki. Sprężynka mi zleciała. A może czekajcie, ustawimy sobie go gdzieś tu ładnie. O tu, co? I coś ładnie ponagrywamy. Nie
No ale teraz wiecie jak jest z myciem. Bez sensu jest myć, bo... A, zakręćmy, wyłączmy. Bez sensu jest być, bo mówię tak, za chwilę jest brudny, co nie? Ładnie, ładnie, podoba mi się. Dobra, mordeczki, tak jak powiedziałem, trening Willi miał być, tak więc też będzie. Popróbujemy sobie coś, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ludziska, dziękuję wam za ten odcineczek. Jeżeli jesteście tu nowi, subskrybujcie kanał. Jeżeli starzy, no to lajkujcie, komentujcie. Wbijajcie Instagrama, link na dole. No a także co, na TikToka. Cóż, a ja wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcineczku na kanale Jago Vlog. Siemaneczko, yo, ciao, ciao.